Walka z kurzawką trwa. Okazuje się, że u mnie naprawdę jest bardzo ciężko. Już 4 metry mam bardzo drobny piasek, albo glinka, albo taka kurzawka. No i ten mój sposób z tą pompą na początku był dobry, ale później się okazało, że trafiały się kamyczki i te kamyczki zatykały ten smog tej pompy. Dlatego zrobiłem sobie coś takiego. Na tą pompę założyłem taką rurę 40 kanalizacyjną. No i prędkość przepływu wody w tej rurze jest dużo wolniejszy, więc kamyczki nie są w stanie podpłynąć do pompy, więc kamyczki zostają na dnie, a pompa ciągnie sam piasek. Co się okazuje? Okazuje się, że to działa tak dobrze, że aż jestem w szoku, ponieważ na wiadro wody wyciągam tyle piachu, czyli tam powiedzmy 1/4 wiadra piachu, a moje rury wchodzą jak w masło. Już 8 metrów wepchnąłem tej 110. No i ona cały czas idzie, więc zaraz dopinam kolejne 2 metry. No i zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, no jestem na 8 metrach. Na 8 metrach nadal mam bardzo drobny piasek. To jest taka... No taka... Kurzawka, no. Już ta pompa wyssała mi tyle. Czyli niemało. I każde wiadro wody, które wyciągam z tym piaskiem, to mi powoduje zapadnięcie rury około 10 cm, więc naprawdę bez żadnego wysiłku, bez żadnego szarpania ze szlamówkami, chociaż ta kurzawka i tak nie chce wchodzić w tą szlamówkę, bardzo łatwo się robi studnie. Prawdopodobnie jak ktoś będzie miał już wielkie kamienie, no to już tak nie będzie, ale w moich warunkach jest idealnie. Tracę trochę nadzieję, no bo jeżeli na 8 metrach nadal mam bardzo drobny piasek i kurzawkę, no to za chwilę będzie taki problem, że rura już mi nie będzie wchodzić, bo z każdym metrem jest coraz trudniej. Ale zobaczymy. Zaraz jeszcze pokażę, jak to działa, jak podłączę kolejną rurę. Tutaj sobie wchodzi właśnie pompa. Dobiłem kolejną rurę. Jest tam ustawione tak nad dnem. Troszeczkę leję wodę z wodociągu, ale bardzo mało. Po prostu boję się, że tyle. Boję się, że może poziom wody opaść i się pompa spali. Dlatego chcę, żeby tam trochę po niej chlapało i ją chodziło. No i mniejszym skończyła się kurzawka. 4 metry. 4 metry kurzawki. Proszę bardzo. Już teraz łapię. No już prawie nawet piasku nie ma. Jest trochę. Ustawiłem tak, żeby ona jeszcze troszeczkę tego piasku łapała, dlatego że już sobie to tam nią podlewam. To wiadro jest jako odstojnik, a ja chcę, jeszcze mam dyby założone. I ona tam jeszcze centymetr po centymetrze ta rura się zapada, więc można powiedzieć, że używam już studni produkcyjnie, bo wyciąga z niej dużo więcej wody niż leje z wodociągu, a jednocześnie troszeczkę ciągnę piasku i jeszcze ją zagłębiam. Więc tak około centymetr na 10 minut, centymetr na 15, celowo tak już jej nie chcę. Bo jak głębiej się za tą pompę opuści, to ona potrafi tak nagle wjechać z parę centymetrów. Jak wjedzie parę centymetrów, to automatycznie pompa też wjedzie w muł, czy w piasek. I wtedy ten wąż półcalowy się potrafi zapchać. A jak mi tak troszeczkę te drobiny podmywa, no to coś tam podmywa, coś tam wybiera. A jednocześnie powoli się zapada. I tak będę sobie to robił, niech te dyby będą tu założone. Ja będę podlewał. Zobaczymy. Dopóki będzie wchodziło, to dyby będą założone. Więc pokonałem kurzawkę. 4 metry. 4 metry kurzawki. Jest to moja pierwsza studnia i od razu taki hardcore.